No i dobra. Podsumowując ostatnie wydarzenia, wróciliśmy z tej mapy, a konkretniej z Narkotykowego Królestwa. Wróciliśmy sobie całą trasą, aż przylecieliśmy tutaj, tu gdzieś tędy, 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 tędy. Tu sobie pobiegłem na południe i dotarłem z powrotem do naszego statku. Mamy antenę, więc antenę powinniśmy dzisiaj zawiesić. Ale zanim to zrobimy, to weźmiemy się za przeróbkę żelaza, ponieważ ja już tu pozbierałem wszystkie stare puszki, jakie miałem, i żelazo, jakie miałem w skrzynkach, plus po drodze jeszcze coś tam przerobiłem, znalazłem, gdzieś wykopałem. Więc mamy 6 sztuk rudy żelaza i generalnie puszek też mamy 8, tak? 4 te i 4 duże puszki, więc mamy 8, więc jest super. No i teraz tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak pojeść troszkę, troszkę się nawodnić, pojeść. Uzupełnię sobie tylko bukłaczek, czy tam bidon, jak zwał, tak zwał. Bidon sobie damy poziomo, żeby się wylewało. Plus dopijemy sobie to, co mamy. Węglowodany i orzeszki by się przydały, więc jemy sobie ten. Może zostawimy gdzieś tutaj banansa mamy. Zjedzmy banansa, jestem doładowany. Orzechy mamy w ekwipunku, to też możemy zjeść. No i tak naprawdę białko, nie? A białko rośnie nam na patyku. Na patyku rośnie. Nie, no po prostu suszę. Tylko muszę zjadać bezpośrednio z tego, bo to już długo, długo leży. Jeżeli podniosę, to się okazuje, że jest zepsute, a jak wsadzę od razu do dziuba, no to to się nie psuje. Więc na suszarce nic się tutaj nie psuje. Mam przygotowane ogniska, inne rzeczy na wypalanie, natomiast to sobie zrobimy tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Skolopendra leży. Dobrze. Jak tu się teraz za to wziąć? Musimy rozwalić to. Mamy pełno węgla drzewnego, więc weźmy wszystko. Czy mogę weź max? Wziąłem cały węgiel drzewny. Nie mamy miejsca. Teraz będę musiał tutaj doładować chyba na maksa. Tyk. Nie wiem ile tego potrzeba, ale będziemy tutaj cały czas działali, więc. Więc na początek musimy przerobić stal. Musimy przerobić stal, więc ja bym tutaj mógł wsadzić puszkę. I tylko jedną puszkę widać możemy wsadzić, nie? Użyj rozpalacza plemiennego. Dziabiemy, dziabiemy, kręcimy. Mamy rozpalanie ognia. No i podpalamy tutaj. No i tak naprawdę teraz to będzie bardzo, bardzo długo czasu zabierało, nie? Tutaj na przykład mam jeden kawałek żelaza, tylko ja go nie jestem w stanie wyciągnąć, co uważam to za spory minus, bo położyłem przez przypadek, a to powinno jednak być. Forma topora, mała gliniana miska, duża bidon, nie? Tu mamy formę topora, a ja potrzebuję zrobić formę na płytkę, na pancerz. Mam jeszcze popiół, dobra, to możemy wziąć ten popiół ze sobą. Nie wiem, gdzie go tu wciepnąć tak naprawdę, wiecie co, wyrzucę go gdzieś tutaj. Jak sobie leży. Przy okazji będę przygotowywał już kolejne ognisko. Więc weźmy sobie 100 z kijów, 100 z patyków. No i widzimy, jeszcze nie jest pełne. Ale ja sobie tu przygotowałem łody, żeby przetworzyć. To też nie będzie mi zabierało zbyt dużo czasu, nie? Mamy dwie deski. Właśnie, ciekawe, ile deska tutaj właduje. Ło, deska grubo. W sumie same deski możemy dawać i kije. Ajajajajaj, wyrzucił mi to. Dziad jeden. No dobra, i tu widzimy, jest potrzebna błotna cegła, więc w międzyczasie, jak to się wszystko przetapia. Czy ja tu pytanie, czy mogę tu wrzucać to? Nie, musimy mieć węgiel. No to idziemy po błotną cegłę i my tu rozpalimy to, żeby mieć zapas węgla. Na szczęście tylko jedna błotna cegła jest potrzebna, więc to nie jest zbyt dużo. Liście bananowca też bym mógł przynieść. Błotne cegły mam gotowe. Ostatnio chyba przygotowałem. To świetnie. Tylko czekajcie, bo ja się tu pobrudziłem. Pytanie, czy jak podniosę błotną cegłę, no to ona mnie zbrudzi za każdym razem. Pewnie tak. No a plan na dzisiaj jest taki, że chcę zrobić ten metalowy pancerz, który mi Jabłek polecił. Nawet mi podał recepturę gdzieś tam w komentarzach. No i. I stwierdziłem, że jak mam już iść na wyprawę, już taką grubszą walkę,
No, patrzcie, tu wypadły te świniaki z kamieniem. Uciekł dziad. W sumie fajnie by było tą kapibara, nie? Fajnie by było ją upolować, bo jednak mięsko by się przydało. No. No dobrze, jak już tu z nami jest, no to... To wiecie co, kapibarę zanim ja wezmę tą... To najpierw rozpalimy sobie... Ognisko. Użyj narzędzi, by wytworzyć żar, oczywiście. Znamy procedurę. Dajemy suche liście. No i piec z błota i robi mi się węgiel. Więc tu będzie węgiel, stąd będziemy przerzucali od razu do paleniska. Teraz zaczęło padać, wrzućmy jeden kawałek węgla. Tu już widzimy, się coś zakrada do nas. Klasyk. Nie dam się dziabnąć tym razem. Ale nakopcone. No i przez to, że kopcę, to też aktywowałem pułapki, bo może mi tu przyjść sporo z wyroli, a tego bym nie chciał. Dobrze, gdzie jest nasza kapibara? Tutaj. Przetwórzmy ją i będziemy mieli dużo mięsiwa do wysuszenia albo upieczenia. W sumie się musimy zastanowić. O, strzały odzyskałem. Kości możemy śmiało powyrzucać. Patyki możemy powyrzucać i nadal jest mi za ciężko. Nadal jest mi za ciężko. Bo mięso z kapibary jest dosyć ciężkie, ale możemy sobie tutaj na przykład puszki odłożyć. Niech już tu leżą. Mam nadzieję, że nie znikną. Wyżej zaraz je podniesiemy. To wszystko chcę przerobić. Jak najwięcej żelaza, żeby mógł mieć pancerz i jeszcze kawałki gdzieś tam później na zapas. Dobrze, a mięso z kapibary sobie tutaj weźmiemy. Mamy suszone kwiaty molinerii, które mogą służyć jako rozpałka z tego co widzę, ale można też je zasadzić. Tak wyczytałem w internetach. I możemy sadzić sobie wtedy po prostu kwiaty molinerii, nie? Ja to zostawię, nie wiem, zostawię na przykład w schowku gdzieś. Może być tutaj. I w sumie to się suszy, tak? Tu mamy mięso z krokodyla, mięso z pekari, więc to mamy do zjedzenia. Stan naszej postaci jest w porządku, no bo jesteśmy w domu, tak to tutaj ciężko, żeby nam nie szło po naszej myśli. No chyba, że faktycznie by nas zaatakowali, ale na razie nie dostrzegam żadnego zagrożenia. Tylko mówię, gdzieś tam wyczytałem też, że właśnie jak się kopci, jak są ogniska porozpalane, no to one bardzo, bardzo przyciągają tubylców i tak jak teraz ich nie ma, to lada moment może mnie czekać spore, spore wyzwanie. Okej, to idziemy się umyć. Gdzieś no tutaj. O, przetworzyliśmy pekarię, no to wiadomo, to jest brudna robota. Mocno postać zbrudzona, to tak z parę razy trzeba się umyć. Pięknie. Tą żabę też chciałbym podnieść, ale wiemy, że to jest śmierć. Co mi pozostaje teraz? No chyba tylko i wyłącznie czekać. Tak naprawdę, no bo drewna nazbierałem tyle, żeby mógł, na lata by mi starczyło. Chyba, że zobaczymy, czy mam coś ciekawego do zbudowania. Liście bananowca przyniosę przy okazji, żeby mieć chociażby na... Aj, dziadostwo mi tu wyskoczyło. Ja nie lubię, jak mi to wyskakuje. Na początku nie ogarniałem, o co chodzi z tym robalem. Ale potem jakoś ze strachu upuściłem wszystkie liście i się okazało, że one faktycznie wyłażą. Wystarczy upuścić i potem to dziadostwo zabić, nie? A ja sobie to odłożę na stojak. No, ładnie okopcone liście. Wszystko przygotowane. Ile? O, jest, jest, jest. Przetopione żelazo już wyszło, robimy następne. No i tak będziemy sobie tutaj co jakiś czas dorzucali. Po jednym węgielku. Byleby pamiętać, żeby właśnie, póki mamy zapchany cały piec, no to żeby tego węgla tutaj dorzucać. Nie, ja jeszcze w zapasie węgla mam sporo. Mam chyba z 3-4 stak. A jeszcze tu się schował węgiel. To co mi starczy. Jeszcze plus to, co tu jest, powinno mi wystarczyć na zrobienie. A mamy przetopione żelazo i zaraz tutaj podziałamy. Bo chciałem zobaczyć, czy nie możemy czegoś nowego zbudować, nie?
Moglibyśmy zrobić pułapkę na przykład na ryby, na krewetki. Bambusowa kłoda, wymagana dwie liny. Duża pułapka na ryby. 50 kijów jest potrzebnych. Masakra. Pułapka z łukiem, to mamy. Pułapka z kolcami. W sumie nigdy nie robiłem pułapki na ryby. Mogłoby się przydać w takich sytuacjach awaryjnych, skoro to się przetapia. To mi sporo czasu zabierze, nie? Weźmy przetopione żelazo i pustą formę. I teraz powinniśmy wytworzyć tutaj formę na... No właśnie, na pancerz. Więc weźmiemy sobie kije. I teraz tak, to powinniśmy dać wytwarzanie. I z tego, co mi mówili, jest potrzebne przetopione żelazo i kij. Jest forma zbroi. Czemu kij? Nie rozumiem, jaki jest tutaj zamysł. Kij wbija w formę i żelazo dodajesz. Jakby to była na przykład deska. O, deska to rozumiem, bo wtedy deska ma kształt takiej płytki, nie półpłytki czy czegoś, nie kij. Dlatego nie mogę też dojść do tego, w jaki sposób zrobić formę na zbroję. A tu się okazuje, że kij, no deska by pasowała, deska albo płytka z tej arołany, nie? Bo to jest taka, właśnie wygląda, no ale mamy formę zbroi i teraz formę zbroi będzie trzeba tutaj przetopić. Jeżeli dobrze pamiętam. Albo tu wsadzić. Forma zbroi. Trzymaj, żeby wykonać. Okej, mamy dwie formy zbroi. No i co, i teraz się je wytapiało? Dobra, zaraz do tego wrócimy, jak piec będzie dostępny. Więc tu sobie rzucimy formę zbroi. Możemy pustą formę dorzucić. Stan żelaza jest odpowiedni, tylko troszkę bym musiał dorzucić jeszcze węgla. Rzućmy dwa, niech jest na maksa doładowany. A my w międzyczasie pójdziemy sobie. Mamy troszkę czasu. Co najwyżej zmęczenie nas łapie. Spróbujemy sobie zrobić z tych kijów tą pułapkę na ryby, bo czasami jest mi potrzebne mięso, a tutaj wiecie, mało biega zwierzątek. Jak już robić taką bazę, to zrobić taką fest bazę. Tutaj fakt faktem pływają te rybki, tak? O, są, więc tutaj nie jest problem, żeby je zdobyć, nie? Mógłbym też wędkę zrobić, chociaż jakoś grałem Fishing Planet i tak naprawdę tutaj ten Fishing Planet mi wystarczy. Zróbmy sobie tak, żeby fajnie wystawało, nie wiem. Tutaj na przykład, żebym miał dojście też tutaj na polowanie. No i kładamy kije. 50 kijów jest potrzebnych. Więc zadanie, prawda, tutaj nie łatwe. Możemy sobie trochę porąbać. Zobaczycie, ile czasu to zabiera. I wszystkie badyle mi powpadały do wody. Czemu by nie inaczej? Przetwórzmy. Przetwórzmy. Kiki. Tam mi gdzieś wpadło w ogóle, tutaj. Przetwórzmy. Tu mi kij wpadł. Już połowa za nami. Jeszcze tutaj coś jest. Kłoda. Przetwórzmy. Niestety kłoda daje tą cholerną deskę, z której nie ma jakby większego zastosowania. Duży kamień. Dobra, jedno drzewo ścięte. Tu się drzewko schowało. Proszę się nie chować. Tu należy cię bardzo ładnie ściąć. No i w najgorszą możliwą stronę spadło. Pewnie, kto tam będzie sięgał. Dobra, decha. Kłoda, przetwórz.
No długi kij daje dwa małe kije, ale kłoda daje dużą. 5 aż. Generalnie deski są spoko właśnie tutaj na przykład do... na przykład do rozpalania. Do robienia tego węgla, bo wtedy naprawdę dwie deski i dziękuję, robota załatwiona, nie? Tylko że one sporo miejsca zajmują i tak nie do końca chce mi się je nosić. Też na szczęście dzięki komentarzom tam padły opinie, że za dużo tych rzeczy noszę, właśnie tych badyli. Po co, nie? Skoro ja mam, że tak powiem, badyli pod dostatkiem, pod nosem, nie? No to, to nie ma sensu tego nosić ze sobą i faktycznie, że toporek mam dobry, już robię całkiem niezłej wytrzymałości te kije. Jeszcze jeden kijoszek. Będzie jakiś luzem leżał, czy muszę ścinać drzewo? Jest jeden luzem leżał, fajnie. No i proszę, i pułapka na ryby. I tutaj coś musimy umieścić. Orzeszek? Nie. Co ja tu mam umieścić? Nie mam pojęcia. Jakiś owoc, czy ryby same wpadną, czy mięso? No zobaczmy, czy tu jest jakaś na przykład skorpion. Może skorpiona byśmy dziabli, albo jakąś ryjówkę, mysz. Często tutaj łaziły jakieś paskudstwa. Pudło! Ale to szybko zapiernicza. Dobra, mamy. Ciało Teju. Brak miejsca w plecaku. Klasyk. No bo co, nie umiesz się sam przestawić tego? Weźmiemy ze sobą Teju i sprawdzimy, sprawdzimy tą pułapkę na ryby. To by było fajnie, jakbyśmy też te źródełka z wodą oczyścili, nie? Bo moglibyśmy w wielu miejscach pozyskiwać czystą wodę i się nie bawić w budowanie. Chociaż to budowanie to tak czy siak tak szybko tutaj leci, że moglibyśmy, wiecie, Teju nie możemy, przetwórzmy Teju. Mamy mięsko. Też się nie da, to co się tu wsadza? Nie mam bladego pojęcia, możecie mi doradzić, bo nie wiem, co się wsadza do pułapki na ryby. My tymczasem wrócimy sobie już. Postać się robi zmęczona, ja też nie mam grzybów. Słyszę wycie, czy to nie przyszli mi tu tubylcy? Nie widzę nikogo. Ale tutaj wyszedł kolejny przetop żelaza i chciałbym zobaczyć, czy na przykład pustą formę zbroi tu się wsadza. Tak, wsadza się formę zbroi i ona się teraz przetapia. I prawdopodobnie potem ją trzeba zniszczyć, żeby uzyskać jakiś tam towar, nie? Więc ja będę potrzebował też bardzo dużo błotnych cegieł i jest to strasznie pracochłonny proces, więc prawdopodobnie na tym odcinku nie pokażę wam efektu. Ja tu spędzę jeszcze trochę czasu, wiadomo, w międzyczasie jedzenie, picie, dodatkowo węgiel i tu też będzie trzeba było tą cegłę przynieść, porobić formy, więc roboty jest. No, znaczy formy tu mam. Mamy w sumie formy, tylko przetopione żelazo byśmy potrzebowali. O, jest tutaj. Więc ja sobie tu wsadzę te przetopione żelazo. Puszki poprzetapiamy. Rudy żelaza mamy. Najbardziej mi zależy na pancerzu. No mógłbym też spróbować zrobić topór. Ale ten obsydianowy jest całkiem sensownie silny, więc nie wiem, czy jest sens robić sobie topór, bo ostatnio zrobiliśmy to, był dosyć kiepski. Trzeba też pamiętać, że mamy tutaj gdzieś statystyki. No i o ile topory mamy spoko, pięści, w ogóle pięściami nie walczyłem. Włócznie mamy słabe, bronie dwuręczne tam dwa razy pohakałem.
Tworzenie zwiększa trwałość przedmiotów, odkrywa nowe przepisy. Spalanie ognia zmniejsza utratę wytrzymałości, zmniejsza zużycie. Gotowanie skraca czas. Ucznictwo, rzucanie, łowienie wydłuża czas na reakcję. Za wolno troszkę idą te statystyki. Obróbka zwierząt. Łowienie z włócznią, garcarstwo, dmuchawka. Skraca czas lepienia gliny. Ale nie ma tu nic odnośnie przetapiania, więc prawdopodobnie przetopy zaliczają się do opcji tworzenia. Jeśli dobrze na to patrzę, tak? Więc w teorii powinniśmy mieć jeszcze lepszej jakości topór niż mamy teraz. No możemy spróbować, no i patrząc po tej ilości żelaza jaką mam, to może warto. Długo tu idzie, no drewna nazbierałem tyle. No Jezu, jak tu przeleciał przez te kłody. Przestraszył mnie. Czas w grze leci. Dobra, zjedz owocka. Może wypijmy sobie z garnka zupkę wodną. Okej, ale żeby nie było. Żeby nie było. To się już kończy i polecimy tą antenę zrobić. To jest jeszcze na koniec odcinka. Forma zbroi wypieczona. Weź. I tutaj co bym teraz zrobił? Forma zbroi wypieczona. I teraz musimy ją przetworzyć. A i dostaliśmy metalowy odlew zbroi, który jest tutaj, taki metal cast. Ciężkie to? No 0,4 kilo. No więc bierzemy kolejną formę zbroi i ładujemy. Więc daje mi 2, a potrzebujemy 3 na pancerz. Czyli no parę będę musiał tu porobić tych form zbroi, ale dobrze, to na spokojnie, niech się to poprzetapia, ja sobie to potworzę. Tych pustych form mi wystarczy, więc damy radę. Damy radę. Jeszcze tylko węgiel tutaj dorzucę, cały stack. I musimy iść po następną dozę węgla, bo mi tu nie styknie. Patrzę, czy tu skorpion albo jakiś pająk nie łazi. Widzicie, węgla to ja tu sporo narobiłem ostatnio, bo mówię, zrobię węgiel, na pewno się przyda. I nie bardzo wiedziałem do czego. On się przydaje tutaj, do stali. Właśnie do stali. Ładuj pan stack cały wszedł. Mamy doładowane, tu się ślicznie wytapia. No potem te rudy żelaza powrzucamy, bo one są chyba cięższe niż puszki. To waży tyle, czyli 1 kilo. No. Więc no rudy żelaza musimy przetopić, bo są zbyt ciężkie. Też puszki nie zabierają tyle miejsca. No dobrze, to już tak na koniec. Podlecimy sobie do tej łódki. Spróbujemy naprawić radio, bo chyba nawet mamy taki quest. Zmień zepsutą antenę na łodzi. Antena na łodzi, na środku, czyli na górze. Tutaj jeszcze przypominam, w komentarzach mi możecie napisać, jak się to uzupełnia, co tam należy wrzucić, bo nie ma żadnego znacznika, nie ma też żadnej sugestii, co powinienem z tym zrobić. Próbowałem mięso, próbowałem jakiś tam owocek i nie dało rady. Antena na łodzi, gdzieś tu musimy wleźć. Też pytanie, czy ja w ogóle wszystkie puszki stąd wziąłem, bo jeszcze tutaj były. Nie, wszystkie podniosę. Ciekawe, co tam jest. Może sobie tam popłynę for fun. Na te kamienie. Radnik przetrwania, materac. O! Tu jest. Napraw. Użyj radia łodzi. Użyj radia na łodzi. Taki quest. This is Jake Higgins. Do you copy? This is Jake Higgins. Do you copy? Higgins, what took you so long? Where is Pedro? He was supposed to report on arrival. Pedro, we were attacked, and he was shot with an arrow. Will he make it? He's dead. What about you? Can you continue? I think so. Yes. I mean,
I have to. Okay, Roger. I'll prepare a plan to get you out. It may take a while. So let me know when you find the mushrooms. Copy. Can you tell me if Mia's feeling all right? Higgins, you know what state she's in and why you're out there. Focus. Over and out. Okay, let's focus on the Yabawaka. Okej, okay, czyli pogadaliśmy, wiemy, że mamy znaleźć jakieś grzyby. Mamy znaleźć po prostu Yabawaka. I tyle. Myślałem, że coś więcej będzie, że tutaj mi pomoc ześlą jakiś kurde ludzi z karabinami czy coś, a oni nic tam, tylko sobą się przejmują. Więc no kiepsko, jeśli chodzi o naszych kolegów, nie? Ten zmarł, a ten się nie przejmuje. Dobra, idź, wykonaj questa i easy, nie? Zamiast kurde nas, nie wiem, akcję ratunkową czy coś, to takie podejście, wiecie, po trupach do celu, nie? Dobra, tyle jeśli chodzi o ten odcinek, fajnie. W następnym sobie skończymy całe przetopy. A ja przypominam, takie rzeczy będę kontynuował po prostu na streamach, więc na streamy zapraszam. Na razie.